Witam Was w środę, mamy 28 dzień marca, z tej strony Michał, FIBO Team School. Słuchajcie, wypełniamy tutaj ciekawy motyw na Litecoinie, dosyć szeroki interwał H4. Tutaj bazujemy przede wszystkim na tej fali wzrostowej. Mierzymy sobie za pomocą tej zniesień ten cały impuls wzrostowy, rozkładamy sobie siatkę potrzebne mierzenia, które wcześniej to już dostosowałem. I tutaj przede wszystkim zwracam uwagę na układ harmoniczny, który tutaj się nam kształtuje. Już go wyznaczam tu za pomocą tego narzędzia XABCD. Punkt B na wysokości 61,8. Zakończenie tej fali BC. I tutaj już pierwsze reakcje popytowe zaczynają się pojawiać. Chodzi oczywiście o układ harmoniczny Gartleya. Punkt D na wysokości 78,6. Tutaj też mamy poziom cenowy okolice 130, okolice 132 dolary, jeżeli chodzi o poziom cenowy, na którym znajduje się współczynnik 78,6. Przybliżając nieco wykres, może na mniejszy interwał z H1, jak to wygląda? No pierwsze reakcje jakieś popytowe się już pojawiły, jednak bardzo często tutaj w ramach retestu ta cena drugi raz testuje taki poziom. Wtedy na przykład taka okazja na ponowną próbę długiej pozycji może nastąpić. Pierwsze targety, jeżeli chodzi o realizację tego układu, myślę, że ta strefa ZZB, okolice 158 dolarów, czyli pierwsze takie targety dla tutaj tego odreagowania wzrostowego. Na tą chwilę czekamy na jakiś retest, być może pojawi się kolejna okazja, żeby rozegrać tego Gartleya, żeby załapać się właśnie na realizację tej struktury harmonicznej.